Kolejna runda Pucharu Polski w regionie radomskim przyniosła wiele emocji kibicom. Radomskie zespoły nie należą jednak do najbardziej zadowolonych. Świetną grą popisało się centrum Radom, pokonując na wyjeździe Wisły Solec aż 12 do 0. W czwartej rundzie po walkowerze meldują się też rezerwy Radomiaka. Młodzik Radom na własnym obiekcie uległ gościom z warki 0 do 3, zaś as Radomiak przy Narutowicza przegrał 0 do 6 z Powiślanką Lipską. Dużą niespodzianką jest na pewno mecz Energii Kozienice z KS Stromiec. Energia to czołowa drużyna piątej ligi, jednak na wyjeździe uległa rywalowi z klasy A w rzutach karnych. Z rozgrywek sensacyjnie odpadł też Oskar Przysucha. Czwartoligowiec przegrał w piąkach z tamtejszym prochem trzynastą drużyną piątej ligi. Z kolei ligowi rywal Oskara Pilica Białobrzegi w wyjazdowym starciu pokonała Polonię i Urza 2 do 1.